Gość stacji. Marcin Koszałka, reżyser, operator. Dzień dobry. Dzień dobry. Wielokrotnie nagradzany zresztą. Ze swoim mini pomnikiem, można powiedzieć chyba, bo tak trochę ja przynajmniej traktuję ten boks, który pojawił się niedawno na rynku. Nie wiem, jak ty go traktujesz. No, ja też jestem trochę zdziwiony, aczkolwiek oczywiście się cieszę, no bo jak to wyście wcześniej żartowali, że kariera nikodemadyzmu się rozwija, no ale... Znowu się udało. Tak, znowu się udało, ale to jest raczej pewnego rodzaju, tak to zawsze studentom mówię w szkole filmowej, że trzeba mieć szczęście, bo takich talentów to jest cała masa, tak, że to wszystko jest szczęście. I tutaj akurat szczęście to jest Adeusz Sobolewski, redaktor, który tutaj decyduje, czy tam doradza, kto ma być wydany i on kapitalnie sobie wymyślił, że trzeba odmłodzić trochę tą całą menażerię wielkich nazwisk i wpuścić kogoś młodszego. No i to po prostu tak się stało, no, że akurat na mnie trafiło, bo tak naprawdę tam jest taka dość poważna grupa ludzi w tym wydawnictwie. No między innymi Kieślowski, który chyba jest twoim punktem odniesienia, dla ciebie jest jakimś ważnym punktem odniesienia. Tak, Kieślowski na pewno, skończyłem szkołę imienia Kieślowskiego w Katowicach i on w dużym stopniu oddziaływał na tą szkołę, na reżyserię, chociaż ja jestem po kierunku operatorskim, ale jednak bardzo duża była jego filmów dokumentalnych, znaczy to co on pokazywał w dokumencie, zresztą nawet ta jego droga do fabuły, no nie wiem, czy moja będzie udana, no ale jest. Ja mam bardzo podobne poczucie, jak miał podobno Kieślowski, bo to nigdy z nim nie rozmawiałem, ale czytałem dużo jego przemyśleń, że właśnie on moralnie już nie mógł wytrzymać dokumentalnego filmu, że po prostu nie był w stanie dalej w to brnąć. Znaczy, robiąc filmy na przykład Pierwsza Miłość, czy z punktu widzenia Nocnego Portiera, okazywało się, że rani czy niszczy tych bohaterów, że żeby głęboko dojść do człowieka, trzeba rzeczywiście rozpluć go dość mocno, a to nie są aktorzy, to są prawdziwi ludzie i zastawia się po tym jakby takie jakby tak w Wietnamie napalm, po prostu pali się pewien teren, nie? I dokument... nie potrafią się podszywać później ci ludzie sami. Nie potrafią i to są właśnie konsekwencje filmu dokumentalnego, że jednak się człowiekowi to życie zmienia. Ja na przykład mam notorycznie sytuację taką, teraz mam taką, że pracuję nad pewnym filmem i bohater już się ode mnie uzależnił. Znaczy jakby o tym, że kamera zmieni jego życie, że po prostu kamera, ja zresztą też o tym chcę właśnie zrobić film. Chcę zrobić właśnie film też o tym, że pokazać jakby to, bo ja już trochę nie godzę się trochę na udawanie dokumentu. To znaczy, że my trochę tych widzów oszukujemy w kinie. Znaczy jak oni przychodzą na festiwale, to oni patrzą na nas, że myśmy dokumentalistami, czyli rejestrujemy rzeczywistość, opowiadamy o prawdę. Opowiadamy oczywiście jakąś tam prawdę, ale są dramatyczne sceny, które rozgrywają się poza planem. Na przykład tutaj film Mój do bólu, Jacek Kłyś, psychiatra, mama jego, tak? Nawet z moją mamą, że jak ja bym nagrał to, co ja robiłem poza planem z nimi, jakie było urabianie jako socjotechnika, to prawdopodobnie strzeliłbym sobie w tył głowy, ale z drugiej strony byłby to wstrząsający film, nie wiem, czy nawet nie lepszy od tego, który zrobiłem. Jakby co się dzieje między bohaterem a reżyserem. Trochę nas przerażasz teraz. No nie brzmi to dobrze. Zresztą teraz mamy trochę taki chyba boom na to, żeby nawet filmy fabularne wyglądały jak filmy dokumentalne. Trochę mam wrażenie, że się czasem stylizuje te filmy. Zgadzasz się z tym? To działa w jedną i drugą stronę. To się po prostu wszystko jakby przelewa, tak? Że dokumentaliści korzystają z sesku fabularnej, fabularzyści odwrotnie. Najważniejsze wydaje mi się są po prostu emocje. Natomiast no, ja jestem akurat z tej strony barykady, że ja wcale nie uważam, że film dokumentalny jest kreacją fabularną. Ja raczej uważam, że nie można, przynajmniej ja tak teraz czuję, że nie można udawać, że rejestrujemy naprawdę. Po prostu, że jakby ten poziom manipulowania widzem jest potężny i bohaterem, tak? I tu jest ten problem z Kieślowskim, że on zostawiał te zgliszcza i on nie mógł już tego znieść i zaczął robić fabularny film, bo tam nie miał konsekwencji. A ty jesteś w takim samym punkcie teraz? Ja jestem trochę innym punkcie. Mi się wydaje, że ja jestem w takim punkcie, że oczywiście fabuła jest ciekawa, na pewno. Natomiast jednak ten poziom adrenaliny i ten poziom emocji, która jest w dokumentalnym filmie, jest tak potężna, to jest dopiero roller coaster. Tego fabuły na przykład nie ma. Że ja się dowiaduję, na przykład dzwonię do bohatera i mówię, taka bohaterka moja tam, już i tak było nieźle. I nagle ona mieszka w jakimś ciasnym mieszkanku i przeżyć, wynajęła główny pokój studentce, która uczy angielskiego. I jeszcze tam przychodzą, bo to jest taka granżowa osoba. I jeszcze tam się robi jakaś schizofreniczna sytuacja, że pojawia się nagle studentka, która będzie wynajmowała u niej mieszkanko. I tam jest cztery koty. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że
że z dnia na dzień robi się dramaturgia, która jest nie do przewidzenia i nie do wyreżyserowania. I to jest właśnie kapitalne w filmie dokumentalnym. Ja bardziej, zaraz pozwolę wam mówić, ja bardziej chciałem powiedzieć po prostu o tym, że ja się trochę, ja bym chciał nie tyle, że kończyć z dokumentem, tylko trochę przywalić sobie nawet bramkę, czyli po prostu obnażyć metodę. Tam siedzi realizator teraz, nie? Mhm. To jest trochę tak właśnie w takim filmie dokumentalnym klasycznym, że reżyser to jest ten gość za szybą, który sterylnie jak takiego szczura w klatce fotografuje bohatera.